Ja nazywam się Cezary Żółkowski. Opowiem dzisiaj o komunikacji urządzeń Modbus RTU z oprogramowaniem typu SCADA. To webinarium będzie nagrane i udostępnione. Nagranie będzie dla Państwa. Prezentacja również będzie udostępniona. Wyślemy to zaraz po skończeniu webinaru na Państwa adresy mailowe. Jeżeli chodzi o tematykę, omówię na początku protokoły Modbus RTU, Modbus TCP i różnice między nimi. To będą podstawowe informacje, tak żeby mieć punkt zaczepienia, żeby wiedzieć, o czym mówimy. Następnie porównam urządzenia Nport i Mgate. Zobaczymy, w jaki sposób one działają, jakie są między nimi różnice. Omówimy tryby pracy, praktyczne wskazówki będą. Kolejnym takim ważnym tematem będzie dostęp do urządzeń Modbus RTU z kilku lokalizacji jednocześnie i wskazówki praktyczne dotyczące uruchomienia. Na końcu sobie podsumujemy tematykę tak, żeby się wszystko utrwaliło. Jeżeli chodzi o... Na początku powiem kilka informacji na temat firmy Elmark Automatyka, którą reprezentuję. Jesteśmy firmą, która na rynku automatyki jest od roku 83, czyli już prawie 40 lat. Jesteśmy... Naszą specjalizacją jest dystrybucja produktów dla automatyki przemysłowej. Jesteśmy partnerem wielu ważnych firm na rynku światowym. Jest to firma Advantek, Getac, Moxa i Mitronics. Jesteśmy firmą, która zatrudnia około 60 pracowników. Możemy się pochwalić bardzo dobrymi wynikami finansowymi, dużym magazynem, no, co jest dosyć istotne w obecnych czasach, gdzie są duże problemy z dostępnością sprzętu. Tutaj staramy się zapobiegać tego typu sytuacjom i mieć możliwie dużo sprzętu w magazynie, tak żeby te czasy dostaw były możliwie najkrótsze. Jeżeli chodzi o naszą ofertę, jest to sprawdzona, wyselekcjonowana oferta, tak żeby sprzęt, który proponujemy, spełniał najwyższe wymogi. Także współpracujemy z liderami w światowej automatyce. Są to firmy, tak jak wspomniałem już, Moxa, o której dzisiaj będziemy najwięcej rozmawiać, a także Advantech, Elmatic, Getac, komputery, zasilacze Midwell, firma HMS, Rearwell, Unitronics czy Universal Robots. Są też mniejsi partnerzy, łącznie około 20 firm, współpracujemy z około 20 firmami. I zaczynając tematykę dzisiejszego spotkania, czyli Modbus RTU, Modbus TCP i informacje na temat tego protokołu. Modbus RTU, mimo że jest to protokół, który powstał już ponad 40 lat temu, nadal jest bardzo popularnym protokołem. Wynika to z wielu czynników, jest bardzo prosty w implementacji, dlatego też jest tani. Na polskim rynku jest to zdecydowanie najpopularniejszy protokół przemysłowy według naszych doświadczeń. Potwierdzają to też niezależne badania rynku, także tutaj zdecydowanie jest to protokół, który jest bardzo popularny, aczkolwiek jego znaczenie w kolejnych latach na pewno będzie się zmniejszało, bardziej będą tutaj zyskiwały protokoły, które są oparte na Ethernecie, aczkolwiek wciąż mamy dużo urządzeń, to nowych urządzeń, które są dostarczane z protokołem Modbus RTU. Natomiast problemem, który dotyczy Modbusa RTU, jest to, że Modbus RTU jest implementowany na interfejsie szeregowym. Jest to najczęściej RS485. Jak wiadomo, RS485 nie jest prosty do przesyłania do zdalnych lokalizacji. Tutaj zdecydowanie łatwiejszym do tego, bardziej nadaje się do tego celu interfejs ethernetowy. Stąd jakby często jest potrzeba tego, żeby ten RS485 konwertować do standardu Ethernet. Można to robić w różny sposób. Za chwilę więcej będzie, jeżeli chodzi o szczegóły. Co do protokołu Modbus RTU,
Jest to protokół, który bazuje na modelu zapytanie-odpowiedź, czyli mamy urządzenie typu master, które wysyła zapytania i urządzenia typu slave, które czekają na zapytania. Jeżeli dostaną zapytanie kierowane do danego slave'a, to wysyłają odpowiedź. Wygląda to w ten sposób. Czyli mamy urządzenie typu master, wysyła zapytanie i mamy odpowiedź. Na potrzeby dzisiejszego webinarium krótka informacja na temat tego, w jaki sposób jest zbudowana ramka. Ona nam się w dalszej części tego spotkania odrobinę przyda. Budowa ramki wygląda w ten sposób, że mamy na początku adres, który jest 8-bitowy, mamy funkcję, która nam określa, co chcemy zrobić i to jest kolejne 8 bitów. Mamy dane, które mogą zajmować maksymalnie 256 bajtów. Na końcu jest ostatnie 2 bajty, czyli 16 bitów, to jest kontrola poprawności, czyli suma kontrolna. Tak jak już wspominałem wcześniej, Modbus RTU, czy też Modbus ASCII, który jest bardzo rzadko spotykany, jest implementowany na interfejsie szeregowym. Najczęściej jest to RS422 lub 485 dwu- lub czteroprzewodowy. Czasami zdarza się też RS232. Jeżeli chodzi o więcej szczegółów, jak wygląda ramka, podobnie jak tutaj na początku, to jest po prostu konkretny przykład dla zapytania o rejestry wejściowe, czyli read input registers, czyli mamy na początku adres, czyli adres modbusowy, tak zwany ID. Później mamy funkcję, którą chcemy wykorzystać. Dalej mamy w danych 16 bitów określa nam adres startowy rejestru. Kolejne 16 bitów określa nam ilość rejestrów, które chcemy odczytać. Na końcu mamy sumę kontrolną. Jeżeli chodzi o odpowiedź, tutaj mamy ważną informację. Powtórzony jest na początku adres urządzenia, który wysyła urządzenie, czyli adres slave'a. Dalej mamy powtórzoną funkcję. Jeżeli jest prawidłowa, jeżeli jest nieprawidłowa, to mamy najstarszy bit zanegowany, czyli jedynkę mamy ustawioną, wtedy możemy rozpoznać, że mamy do czynienia z błędną odpowiedzią. I dalej mamy 16 bitów, które nam określa, ile danych, ile rejestrów mamy do przesłania. No i dalej mamy już dane, na końcu suma kontrolna. Jeżeli chodzi o adresy modbusowe, no tutaj mamy ID rozgłoszeniowe, czyli 0. Adresy save'ów mogą być od 1 do 247. Wyższe adresy są zarezerwowane, czyli tych adresów nie używamy. Wspominałem wcześniej, jeżeli mamy prawidłową odpowiedź, to w odpowiedzi prawidłowej mamy zwrócony czy powtórzony adres save'a. Jeżeli powtórzony adres funkcji, przepraszam, natomiast jeżeli odpowiedź jest nieprawidłowa, to tutaj na najstarszym bicie mamy ustawioną jedynkę i wtedy wiemy, że mamy do czynienia z błędami. No nie musimy tego najczęściej interpretować ręcznie, najczęściej to robi za nas oprogramowanie, natomiast warto wiedzieć, w jaki sposób to działa. Teraz protokół Modbus TCP, który jest następcą Modbusa RTU, równie popularny protokół, bardzo zbliżony, natomiast nie jest to taki sam protokół i warto mieć to na uwadze. Są to różne protokoły i trzeba o tym pamiętać. Ramka Modbusa RTU i Modbusa TCP, ramki te są bardzo podobne do siebie, natomiast są zasadnicze różnice. To, co mamy bezpośrednio przeniesione, to mamy pole funkcji i pole danych. Wygląda to identycznie jak w Modbusie RTU, w Modbusie TCP. W Modbusie TCP nie ma potrzeby stosowania sumy kontrolnej, to jest jakby w mechanizmie TCP/IP wbudowane, także tej sumy kontrolnej nie ma. Natomiast adres jest przeniesiony na pole, które się nazywa Unit Identifier. Mamy tutaj dodatkowo w ramce TCP informacje na temat protokołu, czyli identyfikator transakcji, identyfikator protokołu i długość pola. Także to są jakby standardowe pola protokołu TCP/IP.
Co ważne, tutaj jeżeli chodzi o Modbus TCP, Modbus TCP jest implementowany zawsze na interfejsie ethernetowym. I teraz porównamy sobie urządzenia typu nPort i mGate. Są to urządzenia, które na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo podobnie, natomiast są znaczące różnice między nimi i o tych różnicach sobie powiemy i zaczynając. Zacznijmy od nPortu, który jest, nPort jest urządzeniem starszym, który jest dłużej na rynku. W jaki sposób jest zbudowany serwer portów szeregowych serii nPort? Mamy więc interfejs szeregowy, jeden lub więcej, maksymalnie do 32 portów. Mamy interfejs Ethernet. Jeżeli chodzi o typową aplikację, najczęściej łączymy się z komputerem, na którym pracuje oprogramowanie, najczęściej jest to jakaś SCADA. I tutaj możemy w różny sposób sobie na poziomie komputera obsługiwać te dane. Najpopularniejszymi mechanizmami są mechanizmy wirtualnego portu, ewentualnie mechanizmy socketowe. I w jaki sposób działa komunikacja, jeżeli chodzi o komunikację komputera z serwerem portów szeregowych. Tutaj już przykład konkretnie dla Modbusa RTU. Tak jak wspomniałem wcześniej, w przypadku Modbusa RTU mamy do czynienia z architekturą czy z modelem typu zapytanie-odpowiedź. Czyli tak, jeżeli mamy podłączone urządzenia typu slave do portu szeregowego w nPorcie, z poziomu komputera wysyłamy zapytania do tychże slave'ów. I teraz tak, wysyłamy zapytanie, tutaj mamy na zielono zaznaczone dane i tutaj to zapytanie to jest Modbus RTU request, czyli musimy tutaj wysłać dane ramki, która będzie odpowiadała standardowi Modbus RTU. I to jest bardzo istotna informacja. Dalej te dane są przesyłane przez interfejs Ethernet, trafiają do nPorta. W nPorcie mamy do czynienia z operacją, która polega na tym, że przychodzące ramki TCP/IP są rozpakowywane i bez żadnych zmian, to jest bardzo istotne, bez żadnych zmian te dane trafiają na interfejs szeregowy. Czyli dane, które są zawarte w ramach ramki TCP/IP bezpośrednio trafiają na port szeregowy bez żadnych zmian. Czyli zarówno tutaj po prawej stronie, jak i po lewej stronie mamy dokładnie te same dane. W tym przypadku zapytanie Modbus RTU. Jeżeli zapytanie jest prawidłowe, trafi do slave'a, który jest na magistrali, czy podpięty do portu szeregowego. Urządzenie odpowiada, czyli mamy do czynienia z Modbus RTU response. Zadaniem nPorta jest zapakowanie tego, co dostaje na interfejsie szeregowym do ramki TCP/IP. Ta ramka TCP/IP jest przesyłana do siecią, do komputera. Po stronie komputera następuje wypakowanie i tutaj mamy do czynienia z niezmienionymi danymi, czyli mamy Modbus RTU response po stronie komputera, dokładnie te same dane, które trafiły na port szeregowy. Jak działa natomiast mGate? Na początku, jak sobie spojrzymy, wygląda to bardzo podobnie, bo podobnie jak w nPorcie mamy interfejs szeregowy, jeden lub więcej interfejsów szeregowych, mamy interfejs Ethernet. Natomiast na tym się te podobieństwa tak naprawdę kończą, bo tutaj oprócz konwersji interfejsu mamy do czynienia z konwersją protokołu. Czyli po stronie komputera wysyłamy nie zapytanie Modbus RTU request, tylko musimy wysłać zapytanie Modbus TCP request, czyli ta ramka będzie się różniła. Ona jest bardzo podobna, natomiast jest to inny protokół i to trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć i trzeba o tym pamiętać. Po stronie konwertera mGate następuje wypakowanie ramki i dane są konwertowane do standardu Modbus RTU, czyli mamy tutaj na interfejsie szeregowym zapytanie Modbus RTU. Czyli po stronie prawej mamy inny protokół i po stronie lewej mamy inny protokół. Te dane są zbliżone, te ramki są zbliżone, natomiast nie są identyczne i o tym trzeba pamiętać. Jeżeli zapytanie trafi do slave'a, który jest podpięty do portu szeregowego, slave odpowiada i odpowiedź to jest odpowiedź Modbus RTU. Zadaniem mGate jest konwersja do standardu Modbus TCP i
wysłanie odpowiedzi do komputera. Czyli tutaj zadaniem mGate'a oprócz zapakowania w ramkę TCP/IP jest jeszcze taka modyfikacja tej ramki, żeby była zgodna ze standardem Modbus TCP. Podsumowując, endport jest przezroczysty dla protokołu, czyli jest bardziej uniwersalny, może się nadawać nie tylko do protokołu Modbus RTU, może się nadawać do komunikacji z innymi protokołami. Natomiast nie jest konwerterem protokołów. Jest przezroczysty, czyli dane po stronie RS-owej i po stronie internetowej są identyczne i nazywamy taką operację tunelowaniem protokołu. Jeżeli chodzi o mGate, mamy tutaj do czynienia nie tylko z konwersją interfejsu z RS-a 2.3.2.4 do 2.3.4.8.5 na Ethernet. Mamy dodatkowo do czynienia z modyfikacją czy z zamianą protokołu, czyli jest to konwersja protokołów. I teraz kilka słów powiem na temat oferty MOX-y i będzie to oferta zarówno endportów i mGate'ów. To portfolio jest bardzo duże, postaram się przybliżyć, czym się różnią poszczególne serie produktów, takie najważniejsze informacje. Jeżeli chodzi o endporty, tutaj podstawową serią jest seria endport 5000, która oferuje podstawową funkcjonalność, czyli konwersję interfejsu szeregowego na interfejs ethernetowy od 1 do 16 portów, także tutaj bardzo duży wybór modeli. I zaczynając, idąc dalej, endport 6000 będzie taką serią, która uzupełnia serię endport 5000 o funkcję bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o dostęp do konfiguracji urządzenia, jak i bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o przesyłane dane, bo tutaj to jest jedyna seria, która oferuje możliwość szyfrowania w warstwie ethernetowej, czyli te dane, które trafiają na port szeregowy, konwertujemy do standardu Ethernet i w warstwie Ethernet możemy przesłać te dane nie w postaci jawnej, tylko możemy przesłać te dane w postaci zaszyfrowanej. Tutaj też bardzo szeroki wybór urządzeń od jednego portu do 32 portów. Mamy też możliwość redundancji sieciowej, to za chwilę o tym więcej powiemy. Dalej mamy serię, która się nazywa endport IA5000. Tutaj nacisk jest położony na warunki, trudne warunki przemysłowe, także jest tutaj na przykład certyfikat ATEX, mamy redundantne zasilanie, mamy przekaźnik alarmowy i te rzeczy uzupełniają nam jakby możliwości sprzętu, czyli do bardziej przemysłowych, do trudniejszych warunków te urządzenia będą się nadawały. Endport W tutaj jest seria, która jest dedykowana do połączeń bezprzewodowych, czyli zamiast interfejsu ethernetowego kablowego mamy interfejs ethernetowy bezprzewodowy Wi-Fi. Kolejną serią jest seria CN2600 z redundantnym zasilaniem i z dwoma niezależnymi adresami sieciowymi z ethernetowymi, czyli mamy dwie karty sieciowe, dwa osobne adresy MAC, dwa osobne adresy IP możemy nadać. I ostatnią ciekawą grupą produktów są endporty S8000, które łączą funkcjonalność switcha zarządzalnego z funkcjonalnością endporta. I teraz kilka słów na temat takich kryterium wyborów. Podstawowe zadania, no to tak jak wspomniałem prędzej, to będzie seria endport 5000. Jeżeli mamy 8 lub 16 lub 32 porty do podłączenia, to będzie seria endport 5600 lub 6600. 5600 występuje też w wersji takiej bardziej, są jakby dwa warianty, do montażu w szafie rakowej lub przeznaczone do montażu na szynę DIN, to jest taka seria 5600 DT. Seria 6600 występuje tylko w wersji rakowej. Kolejną grupą, czy taką kolejną wskazówką, którą możemy wziąć pod uwagę, zasilanie z dwóch niezależnych źródeł, będzie to seria endport IA. Idąc dalej, dwa niezależne zasilacze, ale montaż w szafie rakowej i większa ilość portów, to będzie seria CN2600. Tutaj też w tej serii mamy dwa niezależne adresy MAC, jeszcze za chwilę do tego wrócimy.
Montaż w szafie, która ma ograniczone miejsce, to będzie znowuż seria IA. Te urządzenia są montowane, no, zajmują niewiele miejsca na szynie DIN, to jest mniej więcej 2 cm, także są w takiej orientacji bardziej pionowej i dzięki temu można zaoszczędzić dużo miejsca w szafie sterowniczej. Dodatkowo, jeżeli chodzi o ofertę serwerów portów szeregowych, mamy szereg modeli, które znajdziemy w różnych seriach z optoizolacją dla portów szeregowych. Zabezpieczenie w postaci optoizolacji zabezpiecza nam urządzenie przed na przykład przed przewięciami, które się mogą pojawić na linii RSA. Może mieć to miejsce zwłaszcza przy dłuższych liniach RSA 485, narażonych na przykład na zewnętrzne warunki, ewentualnie przebiegające w pobliżu źródeł wysokich napięć. Wtedy warto zastosować model, który jest wyposażony w optoizolację dla portu szeregowego. Kolejnym takim punktem, który możemy wziąć pod uwagę, jeżeli chodzi o wybór urządzenia, jest bezpieczeństwo. I tutaj zdecydowanie najlepszym wyborem będzie seria nPort 6000. Jest to seria, w której zadbano zarówno o bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o dostęp do urządzeń, tutaj troszeczkę więcej powiem w dalszej części, jak i bezpieczeństwo w warstwie internetowej, czyli możliwość szyfrowania transmisji. Zaawansowane funkcje sieciowe, czyli możliwość budowania pierścienia redundantnego Turbo Ring, ewentualnie RSTP, to też znajdziemy w serii 6000. Dodatkowo ma to zaimplementowana seria S8000, która jest hybrydą mieszczącą w jednej obudowie urządzenie realizujące funkcje serwera portów szeregowych, jak i realizujące funkcje switcha zarządzalnego. Optyczny Ethernet, tutaj jeżeli chodzi o to rozwiązanie, to będzie na pewno seria S8000 wspomniana przed chwilą. Będzie seria nPort 6000 od modelu czteroportowego wzwyż. W serii 6000 od czteroportowych modeli mamy możliwość dołożenia modułu rozszerzeń. Dostępnych jest kilka modułów rozszerzeń i dokłada to nam dodatkowe porty ethernetowe, czyli standardowo mamy jeden port ethernetowy RJ45. Dodatkowo możemy sobie dołożyć jeden lub dwa porty światłowodowe. Może to być światłowód jednomodowy lub wielomodowy. Także tutaj też jest to bardzo ciekawa opcja. Dzięki takim dołożeniu tych portów możemy też sobie zbudować bez problemu redundantny pierścień. Może to pracować w trybie Turbo Ring, ewentualnie RSTP. W serii IA 5000 też znajdziemy modele, które mają port światłowodowy. Są to modele jednoportowe. Możliwość zapytań z kilku urządzeń i tutaj zdecydowanie najlepszym wyborem będzie, jeżeli chodzi o nPorty, będzie seria 6000. Za chwilę więcej szczegółów na ten temat. Łączenie dwóch niezależnych sieci ethernetowych, czyli z dwoma różnymi adresami IP z dwóch różnych podsieci. Tutaj seria CN2600 będzie najlepszym wyborem. Tu przed chwilą o tym mówiłem, natomiast jeżeli chodzi o redundancję po stronie ethernetowej, mamy dwie możliwości, albo realizację Turbo Ringu i to będzie albo będą to urządzenia z serii nPort 6000, albo będą to urządzenia z serii nPort S8000, S9000. Dodatkowo możemy sobie zrealizować redundancję na dwóch niezależnych podsieciach, czyli mamy w komputerze dwie niezależne karty sieciowe i możemy łączyć równolegle, wysyłać dane z portów szeregowych do komputera dwoma niezależnymi sieciami i tutaj jest to seria CN2600. OK. Jeżeli chodzi o certyfikaty dla energetyki 61850, seria nPort 6 S9000. Tutaj też są rakowe urządzenia i urządzenia do szafy na szynę DIN, czteroportowe lub 8-16-portowe. Są też dostępne modele, które mają interfejsy szeregowe na światłowodzie, czyli bezpośrednio światłowodem dla interfejsu szeregowego można się wpiąć. Bezprzewodowe urządzenia, wspomniana seria
W i IAW. IAW to jest seria, która ma dodatkowo wejścia, wyjścia cyfrowe. I ostatnią serią, która też czasami, czy ostatnimi seriami, które jeżeli chodzi o endporty są dostępne, to są serie do zabudowy, czyli funkcjonalność serwera portów szeregowych możemy dodać do swojego urządzenia i to są serie MinePort lub starsza seria NN. Jeżeli chodzi o MGATE, tych urządzeń jest zdecydowanie mniej, natomiast też są ciekawe urządzenia i też moim zdaniem pokrywają one większość potrzeb klientów. Mamy trzy zasadnicze serie, MGATE NB3X80, to jest seria podstawowa, seria zaawansowana 3X70 i seria dla urządzeń, czy dla dużej ilości portów szeregowych, MB3660. I teraz jeżeli chodzi o cechy szczególne, dla podstawowej serii mamy dostępne trzy modele. Model 3180 z jednym interfejsem szeregowym, model 3280, dwa interfejsy szeregowe, 3484 interfejsy szeregowe. I jest to podstawowa funkcja realizująca konwersję, podstawowa seria realizująca konwersję Modbus FTU do Modbus TCP. Jeżeli chodzi o serię MGATE 30 z końcówką 70, tutaj mamy MB 3170, 3270, dwie serie. Tutaj mamy dużo większy wybór modeli. Mamy modele, tak jak wspomniałem, z jednym lub dwoma portami szeregowymi. Natomiast mamy dostępne modele z optoizolacją w ramach tej serii na rozszerzony zakres temperatur. Mamy tutaj modele, które mają porty światłowodowe. Dodatkowo wszystkie te modele mają redundantne zasilanie, przekaźnik alarmowy. Jeżeli nie ma portu światłowodowego, to mają wbudowany switch ethernetowy, czyli dwa porty RJ45 umożliwiające na przykład kaskadowe łączenie urządzeń ze sobą. Mamy też możliwość nadawania priorytetów dla zapytań, czyli możemy sobie zdecydować, że niektóre zapytania będą obsługiwane z wyższym priorytetem i wtedy będzie jakby szybciej uzyskiwana odpowiedź na te zapytania. MGATE potrafią jakby kolejkować sobie zapytania, jeżeli tych zapytań jest dużo, a trafi się zapytanie z wyższym priorytetem, jest ono przepuszczane w kolejce i szybciej przesyłane jest zapytanie na magistralę szeregową i w związku z tym też szybciej jest wysyłana odpowiedź, także w aplikacjach krytycznych czasowo możemy wziąć pod uwagę właśnie tą serię pod uwagę. I kolejną serią jest seria MGATE MB3660. Są to urządzenia, które są przeznaczone do szafy rakowej. Mamy 8 lub 16 portów. Mamy w tej serii zasilanie, możliwość zasilania redundantnego DC lub AC. Co ciekawe, w tej serii mamy dwa niezależne, dwa porty ethernetowe. Mogą to być, można sobie skonfigurować te porty jako, żeby pracowały w tej samej podsieci. Ewentualnie można sobie ustawić dwa niezależne adresy IP i odpytywać z dwóch różnych podsieci, także to też może być bardzo wygodne rozwiązanie. W serii MGATE MB3660 mamy też wbudowaną pamięć. Tutaj sobie troszeczkę później powiemy, jakie są tryby pracy MGATE'ów. Natomiast ta wbudowana pamięć pozwala na to, żeby ustawić sobie tryb, który się nazywa tryb agent. W trybie tym dane są gromadzone w pamięci wewnętrznej urządzenia MGATE. W związku z tym możemy dużo szybciej i dużo wydajniej realizować zapytania, bo odpytujemy nie bezpośrednio z siebie, tylko właśnie odpytujemy pamięć urządzenia. Za chwilę jeszcze troszeczkę więcej szczegółów na ten temat powiem. Jeżeli chodzi o tryb agent, czyli ten modele, które mają wbudowaną pamięć, mamy też taki model jednoportowy, jest dosyć drogi, natomiast jeżeli mamy wysokie wymagania, możemy wziąć pod uwagę właśnie model też MGATE 5109, który też może realizować właśnie funkcję konwersji Modbus RTU do Modbus TCP i ma wbudowaną pamięć, czyli można bardzo wydajnie te zapytania realizować. I tryby pracy, zarówno dla N-portów, jak i dla MGATE'ów. Porównamy sobie, w jaki sposób można uzyskiwać dostęp do tych danych szeregowych.
Takim podstawowym trybem pracy, jeżeli chodzi o Nport, jest tryb pracy, który się nazywa tryb wirtualnego portu.com. W tym trybie tworzymy w systemie operacyjnym, może to być system Linux lub Windows, wirtualny port.com. Czyli mapujemy port.com, tworzymy tak jakby, nie jest to fizyczny port.com, natomiast z punktu widzenia oprogramowania obsługujemy taki port.com dokładnie tak samo jak port.com, który byłby na płycie głównej, czyli jak fizyczny port.com. Jeżeli chodzi o ograniczenia, tak naprawdę jedynym ograniczeniem, jeżeli chodzi o mapowanie, jest system operacyjny, natomiast te limity są stosunkowo duże. Na przykład w Windowsie 10 tutaj maksymalną liczbą portów COM, którą możemy utworzyć, jest 4096. We wcześniejszych Windowsach było to 1024 w Windowsie 7, 256 w Windowsie XP. Także te możliwości są spore. Możemy mapować sobie importy z różnych. Na jednym komputerze możemy mapować porty COM z wielu importów. Możemy też mapować pojedyncze porty COM z urządzenia Nport wielokanałowego, czyli możemy sobie wybrać, że tylko niektóre porty COM będą zamapowane na danym komputerze. Jest to bardzo elastyczny mechanizm, także jest to bardzo wygodne. Kolejnym trybem pracy, który spotykamy w Nportach, i na tym tak naprawdę tutaj dzisiaj zakończymy, bo tych trybów jest znacznie więcej, natomiast jeżeli chodzi o kontekst dzisiejszy, czyli Modbus RTU, te tryby będą najpopularniejsze, czyli tryby oprócz trybu Real.com Mode mamy jeszcze tryby TCP Client, TCP Server. Różnica polega na tym, że dane w tych trybach są obsługiwane przez mechanizm TCP Socket, czyli jeżeli mamy Nporta, który jest skonfigurowany w trybie pracy TCP Server, to po stronie aplikacji mamy jakby tutaj TCP klienta, czyli podajemy adres IP i numer portu TCP, na który chcemy się dostać. Dla poszczególnych portów szeregowych przypisujemy różne porty TCP i w ten sposób możemy rozróżniać, do którego portu szeregowego chcemy się dostać. W tym kontekście często spotykamy się z pojęciem Modbus RTU over IP. Wspominam dopiero tutaj o tej nazwie, czy o tym standardzie, może nie standardzie, bo właśnie to nie jest ustandaryzowane, natomiast można spotkać się z takim nazewnictwem właśnie jak Modbus RTU over IP. I jest to tak naprawdę endport pracujący w trybie TCP server, czyli nasłuchujący na konkretnym porcie TCP i aplikacja, która pracuje jako TCP klient, czyli łączy się do endporta. Natomiast te dane, które wysyła w ramach socketu, to muszą być zapytania Modbus RTU. I można się spotkać właśnie z nazewnictwem, że jest to Modbus RTU over IP. Kolejnym, przechodząc jakby kolejno, powiem o trybach pracy, które możemy spotkać w mgate'ach. Najpopularniejszym zdecydowanie trybem jest tryb Modbus RTU Slave. Oznacza to tyle, że do portów szeregowych podpinamy urządzenia typu Slave. Po stronie internetowej mamy oprogramowanie, najczęściej oprogramowanie, czasami jest to sprzęt, na przykład sterownik, który pracuje jako Modbus TCP Master. Natomiast tutaj też często się spotyka z określeniem Modbus TCP Client, czyli tutaj po stronie ethernetowej jest ta strona, która wysyła zapytania, po stronie szeregowej są urządzenia, które odpowiadają na zapytania. Tryb pracy Modbus RTU Master, no tutaj mamy odwrócenie sytuacji, czyli po stronie szeregowej mamy urządzenie typu Master, może to być na przykład sterownik, może być panel HMI, a urządzenia typu Slave są po stronie ethernetowej, czyli mamy urządzenia Modbus TCP Slave, ewentualnie można się też spotkać z nazewnictwem czy z określeniem Modbus TCP Server. Kolejnym trybem ciekawym jest możliwość realizowania takiej architektury, gdzie mamy urządzenia Modbus RTU i Modbus zarówno po stronie szeregowej mamy mastera Modbus RTU, przechodzimy na Ethernet i dalej po stronie internetowej mamy mgate, które nam konwertują i mają podłączone urządzenia typu Slave. Czyli mamy Modbus RTU i Slave Modbus RTU połączone przez sieć Ethernet.
Kolejną funkcją, którą można spotkać w M-Gate'ach MB31, 70, 32, 70, w pozostałych seriach tego nie ma, to jest funkcja, która się nazywa, czy tryb pracy, który się nazywa ProCom. W tym trybie możemy, podobnie jak w N-portach, zamapować wirtualny port COM. Jest to optymalizowane pod Modbusa, także to też jest ciekawe rozwiązanie. Dodatkowo możemy równolegle wysyłać zapytania, czy mieć dostęp przez Modbus TCP. Także jeżeli mamy takie specyficzne potrzeby, że potrzebujemy się dostać do urządzenia i po Modbus RTU, i po Modbus TCP, możemy przyjrzeć się właśnie temu trybu, ten tryb pracy wziąć pod uwagę. Ciekawym jakby trybem pracy też jest możliwość, tryb, który się nazywa Smart Routing, czyli do istniejącej architektury, gdzie mamy Modbus RTU Mastera i Slave'a czy Slave'y Modbus RTU, dokładamy Modbus TCP Mastera czy Modbus TCP klienta, w zależności od przyjętego nazewnictwa. Możemy to realizować właśnie przez funkcję Smart Routing i tutaj potrzebujemy modelu, który będzie przynajmniej dwuportowy, czyli od modelu 3280 czy 3270. Taką funkcję możemy sobie realizować. Możemy na przykład też zrobić w taki sposób, że będziemy mieli dwa mastery Modbusa RTU i dodatkowo jeszcze mastery Modbus TCP Master. Także to jest to dosyć elastyczny mechanizm i do takich nietypowych zastosowań można wziąć pod uwagę właśnie takie rozwiązanie. I teraz kilka wskazówek na temat uruchomienia, czyli jeżeli już mamy wybrane rozwiązanie, spotykamy się zawsze z jakimiś praktycznymi aspektami i chciałbym zwrócić na takie najczęściej spotykane kwestie, które trzeba wziąć pod uwagę, czy problemy, które możemy spotkać. Pierwszą bardzo istotną rzeczą jest prawidłowe podłączenie interfejsów szeregowych. Jeżeli chodzi o Modbus RTU, najczęściej mamy do czynienia z dwu- lub czteroprzewodowym RSM485. Czasami jest to RS232 lub RS422. Za chwilę pokażę, jak połączyć poszczególne standardy. Jeżeli mamy do czynienia z RSM485 dwuprzewodowym, urządzenia trzeba łączyć w magistrali. Może to być oczywiście pojedyncze urządzenie, natomiast jeżeli chcemy więcej urządzeń połączyć, to trzeba pamiętać o tym, żeby zachować architekturę magistrali, czyli łączymy od urządzenia do urządzenia, łączymy data plus do data plus, data minus do data minus. Jeżeli mamy nazewnictwo A i B, no to od B do B, od A do A. To, o czym warto pamiętać, jest też stosowanie rezystorów terminujących. Rezystory terminujące stosujemy na końcach magistrali, czyli przy końcowym urządzeniu i przy M-gate'cie lub N-porcie, w zależności od tego, które urządzenie łączymy. Tutaj akurat są to uniwersalne wskazówki. Jeżeli chodzi o ograniczenia, które można spotkać w RS-ie 485 dwuprzewodowym, to trzeba pamiętać, że jest to architektura, w której mamy półduplex, czyli dane są wysyłane zawsze tylko w jednym kierunku. Mamy możliwość połączenia maksymalnie 32 węzłów, czyli 31 urządzeń możemy podłączyć, czy z tym drugim urządzeniem będzie N-port lub M-gate. Taką ciekawą opcją, o której może nie wszyscy też wiedzą, jest przejściówka, która się nazywa Mini DB9 TTB. Ona jest bardzo przydatna, jeżeli mamy do czynienia z urządzeniem, które po stronie szeregowej ma złącze DB9 męskie, a chcemy podłączyć sygnały RS-owe, gdzie mamy najczęściej po prostu gołe przewody. Jest to przejściówka, która powoduje, że ze złącza DB9 mamy wyprowadzone sygnały w postaci terminala śrubowego, czyli w wygodny sposób możemy sobie te sygnały podłączyć. Jeżeli chodzi o RS485, podobnie jak w przypadku RS485 czteroprzewodowy, podobnie jak w przypadku RS485 dwuprzewodowego, łączymy w trybie magistrali, czyli od punktu do punktu, o tym trzeba pamiętać. Też do 32 węzłów możemy mieć w ramach magistrali. Maksymalny dystans też jest taki sam, czyli maksymalnie 1,2 km. Przy czym też trzeba pamiętać, że zarówno w RS-ie 485 dwu, jak i czteroprzewodowym ten maksymalny dystans dotyczy prędkości transmisji 9600,
przy wyższych prędkościach już tak dużego dystansu transmisji nie będziemy w stanie na pewno uzyskać. W przypadku RSA 485 czteroprzewodowego rezystory terminujące 120 ohmowe stosujemy na końcach magistrali przy odbiornikach, czyli tutaj tylko przy odbiornikach, nie przy nadajnikach. Kolejnym standardem, z którym możemy się spotkać, jest RS-232. Tutaj jako ściągę, tutaj Państwo będziecie mieli te materiały udostępnione, taki kabel normodemowy, pokazujący w jaki sposób pełnego RS-232 podłączyć tak, żeby nie mieć żadnych problemów z komunikacją. Czyli tutaj mamy RX na TX i mamy też zapętlone sygnały przeznaczone do sprzętowego, czy skrzyżowane sygnały do sterowania przepływem, czyli RTS z CTS-em, DTR z DSR-em, dodatkowo DSR z DCD mamy połączone. Jeżeli chodzi o kolejny istotny aspekt, jest to dostęp z wielu lokalizacji od strony internetowej do portów szeregowych. I tutaj jest to dosyć często spotykane wymaganie, czy dosyć często spotykany problem. Jeżeli chodzi o N-porty, to tutaj generalnie seria 5000 może być dosyć problematyczna. Co prawda umożliwia podłączenie kilku hostów do pojedynczego urządzenia, czy do pojedynczego portu szeregowego. Natomiast trzeba mieć na uwadze to, że seria N-port 5000 ma sporo ograniczeń w tym zakresie. Pierwszym ograniczeniem jest to, że nie ma żadnego mechanizmu kolejkowania. Jeżeli będziemy mieli sytuację, gdzie zapytania będą w kilku ramkach TCP/IP, może nastąpić na porcie szeregowym po prostu bałagan, pomieszane dane z kilku hostów. Drugą ważną kwestią, chyba ważniejszą, bo jednak o to, żeby zapytania wychodziły w jednych ramkach TCP/IP, jesteśmy w stanie dosyć często zadbać, natomiast nie jesteśmy w stanie zapanować nad tym, że w przypadku N-port 5000, w przypadku tej serii, odpowiedzi, które są od save'ów, będą wysyłane do wszystkich otwartych połączeń. Czyli jeżeli mamy otwarty port szeregowy na dwóch hostach, wysyłanie zapytanie tylko host 1, to odpowiedź z portu szeregowego będzie wysyłana zarówno do hosta 1, jak i do hosta 2, co może powodować niestabilność pracy i problemy z komunikacją. Także jeżeli mamy konieczność dostępu do portu szeregowego z więcej niż jednej lokalizacji od strony internetowej, N-port 5000 niekoniecznie będzie najlepszym rozwiązaniem. Natomiast Moxa ma w swojej ofercie serię, która ten problem rozwiązuje. Jest to seria N-port 6000. I tutaj w serii N-port 6000 Moxa wprowadziła funkcję, która się nazywa Command by Command. Jest to konfigurowane z zakładki, gdzie konfigurujemy tryb pracy. Możemy sobie włączyć funkcję Command by Command. Jest to prosta funkcja, która pozwala na kolejkowanie zapytań. Natomiast te kolejkowania nie są jakieś bardzo zaawansowane, bo możemy buforować czy kolejkować zapytanie, maksymalnie jedno zapytanie od każdego z hostów. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie tego upilnować, że będą wysyłane zapytania pojedynczo i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi wysyłamy kolejne zapytanie, to możemy jak najbardziej serię N-port 6000 wziąć pod uwagę. Tutaj w konfiguracji jeszcze ustawiamy sobie czas odpowiedzi i dopiero po upłynięciu czasu odpowiedzi na odpowiedź wysyłane jest zapytanie, kolejne zapytanie z innego hosta. Także jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, warto je brać pod uwagę. Teraz jeżeli chodzi o dostęp do pojedynczego portu szeregowego z wielu lokalizacji, generalnie najlepszym rozwiązaniem będzie jednak zastosowanie konwertera M-Gate, bo tutaj jakby z definicji tak naprawdę mamy mechanizm kolejkowania zapytań i możliwość obsługi wielu masterów Modbus TCP. Tutaj te możliwości są znacznie większe. W zależności od serii, w serii M-Gate MB33080 mamy możliwość obsługi do 16 masterów TCP. Żaden N-port takiej możliwości nam nie da, bo maksymalnie
8 hostów możemy jednocześnie w N-portach podłączyć i to dotyczy tylko serii 6000. W serii 5000 będzie to maksymalnie 4. Tutaj w serii M-Gate MB3000 mamy możliwość 16, także tutaj jest znacznie większe możliwości od strony internetowej. I dodatkowo mamy kolejkę maksymalnie do 32 zapytań. W serii MB3170 mamy możliwość do 32 masterów, także te możliwości są pod tym względem znacznie większe. Teraz jeżeli chodzi o M-Gate, jeszcze powiem, w jaki sposób mogą być, czy w jaki sposób są realizowane zapytania, czyli omówię tryb Transparent Mode i Agent Mode. I wygląda to następująco, czyli tryb transparent, czyli tryb przezroczysty, można powiedzieć, działa w ten sposób, że jeżeli mamy tryb pracy Modbus RTU Safe, czyli mamy urządzenie typu Safe podpięte do portu szeregowego, oprogramowanie SCADA wysyła nam zapytanie Modbus TCP. To zapytanie trafia do M-Gate'a i M-Gate w locie wysyła zapytanie do portu szeregowego. Dopiero jak urządzenie szeregowe odpowie, to zapytanie jest modyfikowane do standardu Modbus TCP i wysyłane dalej. Także tak naprawdę każde zapytanie składa się z czterech kroków, czyli mamy Modbus TCP request, mamy Modbus RTU request, dalej mamy Modbus RTU response i Modbus TCP response. Jest to sprawny mechanizm, natomiast można to troszeczkę lepiej zrobić. Jeszcze zanim powiem, w jaki sposób można to zrobić, to tryb Transparent Mode jest obsługiwany we wszystkich M-Gate'ach, czyli od serii podstawowej MB3080, 3070, jak i M-Gate MB3660, czyli te rakowe urządzenia. Natomiast kolejny tryb pracy, tu będzie tryb pracy, który się nazywa Agent Mode. W trybie Agent Mode mamy wymianę danych przez wbudowaną pamięć, czyli tutaj mamy rozdzielone jakby warstwę internetową i warstwę szeregową, czyli urządzenie M-Gate wysyła zapytania do urządzeń szeregowych. Te zapytania są zapisywane w wewnętrznej pamięci, a SCADA, która wysyła te zapytania do M-Gate'a, nie trafiają one bezpośrednio na port szeregowy, tylko odpytywane są rejestry wbudowane w M-Gate'ie. Jeżeli mamy aplikację, która jest bardzo wymagająca, która wymaga bardzo szybkich odpowiedzi, będzie to na pewno lepsze rozwiązanie, natomiast ograniczeniem jest to, że ten tryb zaimplementowany tylko w serii M-Gate MB3660, czyli w tych modelach, które mają 8-16 portów i dodatkowo w modelu 5109, o którym też wcześniej wspominałem. Także tutaj jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Na pewno jeżeli mamy duże ilości zapytań, jeżeli mamy do poszczególnych portów szeregowych podpięte po kilkanaście urządzeń szeregowych, na pewno warto się zastanowić właśnie nad urządzeniami, które ten tryb agent obsługują. Troszeczkę bardziej skomplikowana konfiguracja, ale to też nie jest bardzo trudne. Jest też w M-Gate MB3660 zaimplementowany taki mechanizm uczenia, także można też w dosyć prosty sposób skonfigurować takie urządzenie. No a dużym plusem jest właśnie ta wydajność. Kolejnym takim aspektem, któremu warto się przyjrzeć, są możliwości monitorowania. Jest to zawsze przydatne na etapie uruchomienia. Jeżeli mamy do czynienia z serią 5000, tutaj to monitorowanie jest bardzo podstawowe. Będziemy mieli tylko podstawowe informacje typu możemy sobie określić, czy od strony internetowej mamy połączony host, czy nie, czyli to jest pierwsza informacja, którą możemy przez konsolę webową czy przez oprogramowanie zebrać. Drugą informacją jest ilość wysłanych danych i ilość odebranych danych. Nie mamy tutaj natomiast żadnego podglądu w tej serii 5000, jakie to są dane. Czyli tylko widzimy, że dane na przykład trafiają na port szeregowy, a nie są odsyłane, no i wtedy możemy wnioskować, że na przykład wysyłamy na przykład nieprawidłowe zapytania albo mamy ustawiony nieprawidłowy baud rate. Natomiast nie mamy żadnych szczegółów
Możemy tylko zgadywać, czy jesteśmy na prowadzeniu, gdzie może być problem. I mamy możliwość sprawdzenia, jakie są rzeczywiste ustawienia portu szeregowego. Jest o tyle istotne, że w trybie wirtualnego portu COM dla podłączonego pojedynczego hosta wyższy priorytet ma aplikacja i ta aplikacja może zmienić ustawienia portu szeregowego. Także też w monitorowaniu dla nPort 5000 możemy to sobie sprawdzić, czy rzeczywiście mamy te parametry portu szeregowego, na których nam zależy. W nPort 6000 mamy troszeczkę większe możliwości monitorowania ruchu, bo mamy możliwość zapisywania w logach, jest to dostępne przez konsolę webową, konkretnych zapytań, czyli możemy sobie ruch na portach szeregowych zarejestrować, co może być przydatne, bo możemy zobaczyć po prostu, jakie mamy konkretne dane wysyłane na port szeregowy i jakie dane są odbierane z portu szeregowego. W mGate'ach te możliwości są większe, oprócz możliwości sprawdzenia, jakie są podłączone hosty, mamy możliwość monitorowania ruchu modbusowego. Za chwilę pokażę, w jaki sposób to dokładnie wygląda. Natomiast różnica jest taka, że w serii mGate MB3080 i mGate MB3070 mamy monitorowanie ruchu MOBAS dostępne przez aplikację, która się nazywa mGate Manager. Ona jest bezpłatnie dołączana do tej serii urządzeń. Natomiast w serii 3660 mamy jeszcze wygodniejsze rozwiązanie, bo mamy to dostępne przez przeglądarkę www, czyli przez konsolę webową urządzenia. Jeżeli chodzi o monitorowanie, tutaj w mGate'ach mamy bardzo szczegółowe dane, dlatego też pokazywałem na początku, w jaki sposób wygląda ramka Modbusa RTU czy Modbusa TCP, bo tutaj możemy, to jest zapis heksalny, możemy zobaczyć, w jaki dokładnie sposób, czy w jakie dokładnie dane są wysyłane do urządzenia i jakie są odbierane przez urządzenie. I tutaj widzimy w trybie transparent właśnie taką sekwencję TCP request, RTU request, RTU response i TCP response, czyli dla pojedynczego zapytania mamy cztery takie kolejne kroki, o których wcześniej wspominałem. I tutaj możemy zobaczyć dokładnie, jakie są wysyłane dane. To są dane, tak jak wspomniałem, heksalne i znając specyfikę protokołu Modbus TCP, czyli budowę ramki, możemy na przykład dla RTU request zobaczyć, że mamy zapytanie wysłane do slave'a, który ma adres ID numer 1, mamy funkcję numer 3, adres startowy, kolejne 2 bajty jest 63 heksalnie, mamy zapytanie o 5 rejestrów. Także tutaj możemy bardzo szczegółowo sobie analizować na takim niskim poziomie, w jaki sposób te zapytania wyglądają. W razie, gdyby występowały wyjątki, czyli Modbus Exceptions, też będziemy mieli informacje w komentarzach. Także jest to bardzo wygodne narzędzie, które pozwala w wygodny sposób analizować, w jaki sposób dane są wysyłane, odbierane za pośrednictwem właśnie mGate'a. Kolejną ważną kwestią, jeżeli chodzi o uruchomienie, jest cyberbezpieczeństwo. Tutaj jest to, w tej dzisiejszej prezentacji będzie to tylko zasygnalizowane, natomiast w materiałach w ostatnim slajdzie, czy przedostatnim slajdzie podaję link do innego webinaru naszego wcześniejszego, gdzie kwestie związane z bezpieczeństwem są omówione szczegółowo. Także też zachęcam, jeżeli ktoś jest zainteresowany, warto zapoznać się z tym materiałem. Natomiast kroki, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, czy punkty, na które musimy zwrócić uwagę, a na które z doświadczenia wiem, że rzadko zwracamy uwagę, bo jeżeli nam sprzęt zadziała, to już te kwestie cyberbezpieczeństwa często są zupełnie pomijane albo traktowane bardzo pobieżnie. To tutaj na pewno warto zwrócić na to uwagę, bo są to ważne i istotne kwestie i tak. Pierwszą rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę i która wydaje się być bardzo oczywista, a która niestety nie jest oczywista, to zarządzanie hasłem, czyli zmiana domyślnego hasła. W niektórych modelach mamy możliwość definiowania użytkowników o różnych poziomach poświadczeń czy różnych poziomach dostępu. Też warto z tego skorzystać. Mamy możliwość zmiany tego hasła co określony czas. Oczywiście to hasło powinno mieć odpowiedni poziom skomplikowania, żeby nie było łatwe do złapania.
powinniśmy jak najbardziej zadbać o te kwestie, żeby być bezpiecznym, żeby to urządzenie i komunikacja była odpowiednio zabezpieczona. Kolejną ważną kwestią jest ograniczenie źródeł początku ataku, czyli powinniśmy wyłączać wszystkie nieużywane usługi, wyłączać usługi, które są uznawane za niebezpieczne, czyli na przykład warto wyłączyć Telnet, jeżeli nie jest wyłączony. Tutaj w nowszych firmwareach Moxa to dba o to, żeby domyślnie było to wyłączone. Natomiast jeżeli warto przejrzeć to, czy na pewno mamy właśnie te nieużywane i mało bezpieczne sposoby dostępu powyłączane. Powyłączać też należy nieużywane porty TCP bądź UDP. Nieużywane porty szeregowe nawet warto wyłączyć. Warto to sobie ograniczyć tak, żeby do maksimum ograniczyć jakby potencjalne punkty, gdzie możemy zostać zaatakowani. Kolejnym punktem, i tutaj też praktycznie każde urządzenie jest wyposażone w te możliwości, jest możliwość tworzenia białych list, czyli tworzymy użytkowników, którzy mogą na przykład uzyskać dostęp do portów szeregowych i wtedy tylko konkretne adresy IP będą miały możliwość dostępu do danego portu szeregowego. Możemy też ograniczyć dostęp do konfiguracji, tylko zawęzić do określonych hostów. Warto z tego skorzystać tak, żeby ten potencjalny atak maksymalnie utrudnić. I kolejnym, takim ostatnim, a natomiast bardzo istotnym punktem jest zarządzanie poprawkami, czyli tutaj jeżeli chodzi o Moxę, Mox jest takim producentem, który reaguje na, czy monitoruje wszelkie podatności i reaguje na zagrożenia, naprawiając potencjalne luki bezpieczeństwa, wypuszczając za pomocą jakby nowych wersji firmware. Także warto monitorować to. Możemy też zasubskrybować sobie kanał RSS, który będzie nas informował na temat dostępnych aktualizacji firmware'ów. Także warto mieć to na uwadze i warto mieć zawsze zainstalowaną najnowszą wersję firmware, tak żeby to bezpieczeństwo było na maksymalnie wysokim poziomie. Nie jest jeszcze tutaj wymieniony, natomiast czasami możemy mieć wymaganie szyfrowania danych w warstwie internetowej. Tutaj wtedy mamy tak naprawdę tylko jeden wybór, serii NPOT 6000. Jeżeli mamy takie wymaganie i taką możliwość, też warto na to zwrócić uwagę i wziąć to rozwiązanie pod uwagę. I jeszcze takich kilka wskazówek praktycznych, zmierzając już powoli ku końcowi. Często pojawia się w N-portach problem w kontekście modmaster RTU, że dane, które są wysyłane od save'ów, są może niestabilne, czy generalnie N-port ma taką tendencję, że stara się, czy domyślne algorytmy N-porta stara się maksymalnie szybko wysyłać odpowiedzi do warstwy internetowej. I czasami jedna odpowiedź Modbus RTU Safe jest dzielona na kilka ramek TCP/IP. Może to powodować problemy komunikacyjne i wtedy bardzo często rozwiązuje problem ustawienie funkcji, która się nazywa Force Transmit, ewentualnie Force TX Timeout, to jest z serii 6000. To jest ta sama funkcja, tylko różne nazewnictwo. Funkcja ta działa w taki sposób, że wykrywa dane, które przychodzą na port szeregowy, są gromadzone w buforze do momentu, aż wystąpi przerwa w transmisji na porcie szeregowym. Jak wystąpi ta przerwa, odliczamy określony czas. Ten czas definiujemy właśnie w parametrze force transmit. Jeżeli upłynie żądany czy ustawiony czas, dopiero wtedy to, co mamy zgromadzone w buforze, jest wysyłane do warstwy internetowej. Bardzo często nam to daje to, że odpowiedzi Modbus RTU response są wysyłane po prostu w jednej ramce TCP. Dzięki temu ta transmisja może być dużo bardziej stabilna. Tutaj trzeba uważać, żeby nie ustawić zbyt małej wartości, natomiast przy prędkości 9600 wysyłanie po pojedynczej ramki zajmuje mniej więcej 1 milisekundę, czyli jeżeli mamy prędkość 9600, to możemy ustawić wartość tego parametru na poziomie na przykład 10 milisekund. Przy wyższych baud rate'ach możemy nawet zejść niżej z tą wartością. Jeżeli są niższe baud rate'y, trzeba sobie to odpowiednio przeliczyć, żeby nie ustawić zbyt niskiej wartości tego parametru. Jeżeli chodzi o wskazówki praktyczne, to też jeszcze takie wypunktowałem sobie tutaj najczęściej spotykane problemy.
Pierwszą taką rzeczą jest okablowanie od strony RS-owej. Dosyć często spotykamy się z problemami, gdzie no po prostu jest jakiś błąd w okablowaniu i to powoduje problemy. Drugą rzeczą, którą warto wziąć pod uwagę, jest zastosowanie rezystorów terminujących, o czym wspominałem wcześniej. Rezystory terminujące często zapobiegają odbiciom sygnału. To powoduje, że ta transmisja po stronie szeregowej, po stronie RS-485 jest dużo bardziej stabilna i warto o tym pamiętać, warto stosować właśnie takie rezystory terminujące. Trzeba też pamiętać o tym, żeby zachować, jeżeli mamy RS-485, architekturę magistrali, czyli nie gwiazda, nie jakieś inne wynalazki, tylko koniecznie architektura magistrali. Wtedy mamy pewność, że ten sygnał będzie przesyłany w sposób prawidłowy. Do przesyłania RS-485 oczywiście stosujemy skrętkę. Najlepiej, żeby to była ekranowana skrętka. Wtedy mamy pewność, że sygnał nie będzie, będzie trudny do zakłócenia. Warto też zwracać uwagę na to, co sygnalizują nam diody LED. Takim często spotykanym objawem jest to, że dioda sygnalizująca dla portu szeregowego pali się światłem pomarańczowym ciągłym i niektórzy klienci sądzą, że to jest prawidłowy objaw, natomiast jest to zawsze nieprawidłowy objaw i najczęściej świadczy to o tym, że mamy błędnie podłączony interfejs szeregowy, czyli mamy zamienione polaryzację sygnałów do RS-485 na przykład, czyli data plus podłączone do data minus i vice versa. Prawidłowym działaniem tych diod dla portów szeregowych jest delikatne miganie. Dosyć często jest ciężko nawet zaobserwować to miganie, także tutaj na pewno nie może być to światło ciągłe, tylko delikatne, zielone lub pomarańczowe sygnał, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z nadawaniem czy z odbiorem danych. I jako podsumowanie, takie kryteria doboru już stricte dla urządzeń Modbus RTU, czyli mamy dostęp z oprogramowania typu SCADA do urządzeń Modbus RTU. I jeżeli mamy takie zadanie, czy taką specyfikę, że oprogramowanie typu SCADA obsługuje tylko Modbus RTU, to mamy bardzo zawężony wybór, bo tak naprawdę głównie będziemy brać pod uwagę serię N-port, ewentualnie M-gate MB3170 bądź 3270, które też mają możliwość mapowania portów COM. Jeżeli mamy podstawowe wymagania, jak najbardziej seria 5000 nam się spełni. Natomiast jeżeli mamy Modbus RTU po stronie SCADA, ale mamy wymaganie, żeby dostawać się do portów szeregowych z kilku lokalizacji ethernetowych jednocześnie, bądź mamy wymaganie szyfrowania, no tutaj będzie zdecydowanie polecana seria N-port 6000, która ma zdecydowanie więcej możliwości. Jeżeli po stronie oprogramowania typu SCADA mamy protokół Modbus TCP, no to tutaj też będzie jednoznaczny wybór, bo tutaj koniecznie musimy wziąć pod uwagę serię M-gate. Trzeba o tym pamiętać, że N-port nie obsługuje protokołu Modbus TCP i jakby staram się tutaj to podkreślać, warto to zapamiętać, żeby nie było problemów. Także jeżeli mamy Modbus TCP, to będzie seria M-gate i tutaj w zależności od potrzeb i wymagań, jeżeli mamy podstawowe wymagania i do 4 portów szeregowych, to będzie seria MB3080. Jeżeli mamy bardziej zaawansowane wymagania typu redundantne zasilanie, konieczność redundantnego zasilania, konieczność podłączenia interfejsu ethernetowego przez światłowód, optoizolację, rozszerzony zakres temperatur, wtedy seria MB3170 bądź 3270. Dla aplikacji, gdzie mamy dużą ilość portów szeregowych, czyli 8-16, tutaj optymalna będzie seria MB3660. Tutaj też w tej serii, tak jak wspominałem wcześniej, mamy możliwość zastosowania trybu agent, czyli jeżeli mamy aplikację, gdzie jest wymagana wysoka wydajność, wymagany jest szybki czas odpowiedzi, też tutaj ta seria będzie zdecydowanie godna polecenia. I tutaj jeszcze ostatni slajd, bardzo szybciutko przydatne materiały.
Na naszym blogu warto sobie przejrzeć, mamy szereg wpisów, które traktują o tematyce, która dzisiaj była poruszana, czyli mamy artykuł, który dotyczy konfiguracji mGate'a, krok po kroku jest pokazane, w jaki sposób skonfigurować mGate'a. Mamy dostępny poradnik cyberbezpieczeństwa dla serwerów portów szeregowych. Tutaj szczegółowo można zapoznać się, w jaki sposób skonfigurować N-porta, żeby był maksymalnie zabezpieczony od strony właśnie potencjalnych ataków, cyberataków. Mamy webinar, który porównuje serię 5000 i 6000 właśnie w kontekście cyberbezpieczeństwa. I tam też dużo informacji właśnie w tym zakresie można sobie przeczytać, posłuchać, bo to jest webinar. Mamy też wpis dotyczący systemów IDS i IPS. Są to systemy, które pozwalają na monitorowanie protokołów i ewentualnie zabezpieczanie protokołów, czyli możemy na niskim takim poziomie wychwytywać sytuacje, gdzie może dochodzić do zagrożenia cyberbezpieczeństwa i reagować w odpowiedni sposób na takie zagrożenia. Także też warto zapoznać się z tym artykułem. Serdecznie polecam. Jeżeli chodzi o pytania, ewentualnie testy, bo też jest taka możliwość, nie wiem czy Państwo wiecie, można u nas wypożyczyć sprzęt do testów, można zadawać zawsze nam pytania. Adres moxa@elmark.pl to jest ten adres, pod który prosimy o to, żeby się kierować. Także dziękuję jeszcze raz za uwagę. Do usłyszenia. Pozdrawiam.